No to jest duży temat. <laughs> Generalnie dużo kobiet zajada emocje, zajada stres, mm, wpada w jakieś takie zaburzenie odżywienia. Okej, okay, czyli takie, takie trochę psychologiczne podejście do diety. Takiej. No tak, tak. No już idziemy w tą stronę bardzo mocno psychologiczną. Same diety nie są w stanie pomóc wszystkim osobom. No są osoby, którym dasz dietę, powiesz, że mają ćwiczyć trzy razy w tygodniu i nie jest to żaden problem. A są osoby, które będą miały ogromny problem z tym, bo będą chciały zrobić to perfekcyjnie, będą bały się odejść na chwilę od diety i będą narzucały na siebie bardzo dużą presję, co będzie się wiąza wiązało z wyrzutami sumienia i z niezadowoleniem z tego wszystkiego, co później kończy się szybkim odejściem i często powrotem tych kilogramów, jak cokolwiek zeszło. Moja wizja tego TikToka bardziej się wzięła stąd, że pracowałem kiedyś na aquaparku w Wrocławskim, i tam pracowała również Ewa Zawada Dobra Faza, która teraz ma chyba z 8 milionów wtedy w tamtym okresie miała około 1-2 milionów i widziałem ją po prostu człowieka z krwi i kości, i uznałem, że nie muszę mieć aż tak dużo obserwujących, żeby to rozkręciło po prostu tą firmę. I to może funkcjonować nie mając aż tak dużego grona obserwujących, nie muszę być aż tak dobra jak ona. Wystarczy, że będę robił po prostu coś i później to ulepszą. Mam takie wyobrażenie że większość osób raczej od razu po studiach na kierunkach takich medycznych nie zakłada firmy. E, skąd u Ciebie to podejście odwrotne? Po prostu po skończeniu studiów no, nie było innego wyjścia. Poza tym w dietetyce akurat, moim zdaniem, masz albo wybór założenie firmy, albo pracowanie za prawie najniższą. Gdyby na przykład dzisiaj ktoś chciał zacząć to, co Ty robiłeś w 2020, to czy w ogóle ma jeszcze na to szansę? Ma szansę, znaczy to standardowo. Im później zacznie, tym trudniej będzie. Więc dzisiaj jest najłatwiej. Czasem bardzo przydatną rzeczą jest nawet posiadanie kogoś, kto spojrzy na twoje filmiki czy scenariusze, czy na twój pomysł trochę bardziej krytycznie. Bo często sami mamy ten problem, że uważamy, że to jest super, chodzi do internetu i nie działa. <laughs> Partnerem kanału jest Sanacja Cafe Rest, mieszcząca się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strzeleckiej 18. W szkole nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym jak je zarabiać, ani o tym jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedne z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów, zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, Kliknij, subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Parmus, a moim i Waszym gościem jest dzisiaj. Wojciech Felniczek. Wojtek, ci, którzy mają dostęp i korzystają aktywnie z Instagrama, TikToka, pewnie cię kojarzą, pewnie gdzieś tam się mogłeś obić o oczy. Natomiast dla reszty naszych widzów, jakbyś mógł powiedzieć dwa, trzy słowa, zdania o tym, czym się zajmujesz dzisiaj. Jasne. No tak jak już powiedziałeś, jestem na TikToku, Instagramie, też na Spotify robię podcasty i zajmuję się tam dietetyką. Opowiadam o zdrowym odżywieniu, o odchudzaniu i o zaburzeniach odżywiania. Na co dzień pomagam kobietom zdrowo schudnąć i też poprawić tą relację z jedzeniem. Okej, okay, powiedz coś więcej. Co znaczy poprawić relację z jedzeniem, bo to może być takie nieoczywiste. To jest duży temat. <laughs> Generalnie dużo kobiet, no ale też w sumie osób, nie tylko kobiet, no ale pracuje głównie z kobietami, ma ten problem, że zajada emocje, zajada stres, wpada w jakieś takie zaburzenie odżywienia. I my staramy się właśnie różnymi technikami, różnymi narzędziami pomóc im rozładowywać emocje w inny sposób, trochę bezpieczniejszy dla nich i poprawiać tą relację z jedzeniem, żeby ich waga. Nie zależała od tego, czy dzisiaj są smutni, czy źli, tylko od tego, czy faktycznie chcą zjeść i jak chcą wyglądać. Okej, okay, czyli takie, takie trochę psychologiczne podejście do diety. Takie... No tak, tak. No już idziemy w tą stronę bardzo mocno psychologiczną. Same diety nie są wystarczające albo może nie są w stanie pomóc wszystkim osobom. Okej, okay. czyli po prostu jest pewna część osób, która potrzebuje troszeczkę bardziej rozszerzonej. Pomocy w zakresie właśnie na przykład chudnięcia. Tak, tak, jak najbardziej. No są osoby, którym dasz dietę, powiesz, że mają ćwiczyć trzy razy w tygodniu i nie jest to żaden problem, a są osoby, które będą miały ogromny problem z tym, bo będą chciały zrobić to perfekcyjnie, będą bały się odejść na chwilę od diety i będą narzucały na siebie bardzo dużą presję, co będzie się wiąza wiązało z wyrzutami sumienia i z niezadowoleniem z tego wszystkiego, co później kończy się szybkim odejściem i często powrotem tych kilogramów jak cokolwiek zeszło. Okej, okay, a skąd w ogóle wybór dietetyka? Bo tak jesteś młody, właśnie masz 25, 6 lat, 7, więc to jest taki przedział jeszcze stosunkowo raczej młodych osób. Natomiast zasadniczo jesteś już ekspertem w swojej branży. W związku z tym pytanie, co tak bardzo zapaliło cię w dietetyce, że tak mocno szukałeś możliwości i informacji w tym zakresie tematycznym? Długa historia. <laughs> Długa historia. Znaczy, no, zaczęło się wszystko tak naprawdę od tego, że trenowałem pływanie, i chciałem być trenerem pływania w tamtym okresie jeszcze. Yy, I uznałem, że trenowania ludzi, pływania nauczy się od swoich trenerów i nie potrzebujesz na studia typu AWF, żeby rozwijać się w tym aspekcie. Yy, tylko rozwinę się w kontekście diety. Żeby pomóc swoim zawodnikom wtedy lepiej funkcjonować. I taki był zamysł, i po prostu poszedłem wtedy na, na te studia dietetyczne, co prawda przed samymi studiami już skończyłem trenować, ale nadal ta dietetyka sportowa była dla mnie bardzo istotna, i w nią cały czas szedłem tak naprawdę przez całe studia i jeszcze chyba z rok, dwa po studiach, nie pamiętam, ile dokładnie tego czasu było. I wtedy z Natalią, z którą tak naprawdę trochę założyliśmy tą firmę. Działaliśmy w kontekście dietety, dietetyki sportowej, głównie pływania, no bo w tym się specjalizowaliśmy. Później z tego wszystkiego przerodził się trochę TikTok w czasie pandemii i to, że no, mieliśmy trochę i tak przekonanie takie, że z dietetyki sportowej się nie wyżyje. Okay. Bo sportowcy nie są zbyt majętnymi ludźmi i jak są bardzo wysoko, to chociażby w pływaniu nadal nie mają zbyt dużo, dużej ilości funduszy, a jak mają, to raczej to są rodzice ich, a nie sami sportowcy. A praca z najlepszymi za darmo, żeby ściągać tych mniej dobrych, nie skutkowała. Po prostu. Więc też ten TikTok był trochę taką furtką do otwarcia się na normalnych ludzi. I faktycznie tak to przyszło. Rozwinęło się w tą stronę już odejście od sportowej i ściąganie po prostu zwykłych. Okej, okay, ale to właśnie ten TikTok bo został poruszony, a też pewnie część osób może nie wiedzieć, że bardzo aktywnie się tam udzielasz przypuszczam, że tam koło 220 tysięcy już osób Cię obserwuje. No, chyba tak, 230. Z minut. tego, co ostatnio gdzieś sprawdzałem, to było chyba tak. 228, więc pewnie już coś też podskoczyło. Skąd w ogóle pomysł, żeby tam mówić o dietetyce? No, bo zacząłeś to robić bardzo wcześnie, kiedy jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, mniej więcej mając okresy rozwoju TikToka w głowie, kiedy jeszcze w zasadzie była to trochę taka aplikacja, gdzie dzieci tańczyły. No, a przynajmniej większość osób tak uważała. No, tak. Bo to był 2020, bo marzec, jak pierwszy raz gdzieś tam zacząłem funkcjonować na TikToku. I faktycznie, to było bardzo fajnie. Było trzech dietetyków, chyba albo czterech w ogóle na całą platformę, więc nie było konkurencji. Tak naprawdę, jak się mówiło, tylko trochę o dietetyce, nawet w formie podkładania dźwięków nadal, takiej powiedzmy, tanecznej, czy muzycznej, a gdzieś tam się przemycało tą wiedzę. To to wszystko fajnie funkcjonowało. Sam pomysł zrodził się trochę. Dziwnie. Raz że trochę czułem, że TikTok może mieć duże szanse, no bo kiedyś był Vines, który bardzo dobrze sobie radził. Te filmiki siedmiosekundowe bardzo dobrze sobie radziły głównie w Stanach i tam wyprodukowały bardzo dużo gwiazd, które później przeszły na YouTube'a czy inne platformy. No później Twitter zabił tę platformę, niestety. No ale to zrobiło miejsce na TikToka. I moja wizja tego TikToka bardziej się wzięła stąd, że pracowałem kiedyś na Akłaparku Wrocławskim. I tam pracowała również Ewa Zawada, Dobra Faza, która teraz ma chyba z 8 milionów, wtedy w tamtym okresie miała około 1-2 milionów. I widziałem ją po prostu. Człowieka z krwi i kości. I uznałem, że nie muszę mieć aż tak dużo obserwujących, żeby to rozkręciło po prostu tą firmę. I to może funkcjonować, nie mając aż tak dużego grona obserwujących. I nie muszę być aż tak dobra, jak ona. Wystarczy, że będę robił po prostu coś i później to ulepszą. Mm -hmm. I tak to się wszystko rozwinęło tak naprawdę. Okej, okay, no ten proces dochodzenia do tego, jak budować konto u ciebie, akurat trwał trochę, czy raczej zażarło just like that? Ten proces trwał, bo tak naprawdę od marca chyba do października wygenerowałem wtedy pierwszych chyba 40 tysięcy obserwujących, i później dostałem bana, gdzie bana na całe konto dostałem po prostu, i musiałem założyć nowe, i wtedy od po października, listopada z nowym kontem, do stycznia e, zrobiliśmy 100 tysięcy już. Mhm. W dużo mniejszym okresie czasu, e, więc jakby ta poprawa jakości była z czasem i tego jak robić te treści, co działa, co nie działa, no ale to cały czas się zmienia tak naprawdę. Okej, okay. rzuciłeś ciekawym tematem, więc go pociągnę. bo Wspomniałeś, że ci zbanowali konto. Był podany jakikolwiek powód tego? Znaczy powodu nie było podanego. Mam duże podejrzenie, dlaczego tak się stało, bo w tamtym okresie razem z kolegą prowadziłem jeszcze drugie konto na TikToku, gdzie robiliśmy content o Fifie. I robiliśmy ich bardzo dużo, tego kontentu i trochę łamaliśmy wtedy faktycznie zasady TikToka, bo nagrywaliśmy ekran monitora, a to było zakazane i nasze konta były banowane regularnie, to o, o Fifie, Aż w końcu, po prostu rykoszetem dostało też moje główne konto, bo one były po prostu podłączone cały czas. I jakby całe, całe konto faktycznie dostało po dupie. No, tak to się skończyło. Okej, okay, ale wspomniałeś też o podcastach. Zakładam, że ten pomysł pojawił się trochę później. Tak, podcasty są. Chciałbym powiedzieć, że świeże, ale te podcasty, które teraz robię, są świeże bo są trochę inną formą, są formą mówienia o zaburzeniach odżywiania, w formie wywiadów, czyli zapraszania też właśnie kobiet, które miały problem z odżywianiem, albo nadal go mają, ale chcą się tym podzielić, powiedzieć swoją historię, jak ich życie się zmieniło, jak duży wpływ na nie miały po prostu te zaburzenia odżywiania, ale z podcastem już też w zeszłym roku, albo dwa lata temu, też już robiłem pewne kroki wtedy z jedną z koleżanek dietetyczek mieliśmy też swój podcast. No ale też temat umarłem po tam chyba 30 odcinkach. Okej, okay, ty kończyłeś akademię medyczną. Zostań no uniwersytet. uniwersytet medyczny tak. już teraz. Kończyłeś uniwersytet medyczny na kierunku dietetyka. Hmm. Wiesz, jakby mam takie wyobrażenie, że większość osób raczej od razu po studiach na kierunkach takich medycznych nie zakłada firmy. Skąd u ciebie to podejście odwrotne? Yy, firmę chciałem mieć odkąd miałem chyba 16 lat, więc to był zawsze plan, że nieważne co, jaką ścieżkę wybiorę, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim chcę być, no to będzie gdzieś tam ta działalność w tle cały czas. Yy, I po prostu po skończeniu studiów no, nie było innego wyjścia. Poza tym, w dietetyce akurat, moim zdaniem, masz albo wybór, założenie firmy albo pracowanie za prawie najniższą. Okej, okay. a że no, pracować za prawie najniższą zakładam, że nie chciałeś? No, no nie, nie. To wybór był prosty. Jak wyglądał proces rozwoju? Bo wspomniałeś o tym, że na początku targetowaliście się na sportowców, jednak z różnych przyczyn no, nie było to efektywne ekonomicznie do końca. W związku z tym była potrzeba wyjść do szerszego grona ludzi, ale powiedz, jeżeli chodzi o skład, wy cały czas jakby funkcjonujecie w tym samym składzie, w taki sam sposób, czy coś się po drodze zmieniało? Znaczy no, skład się zmieniał. To tak naprawdę z Natalią gdzieś tam po drodze się rozstaliśmy, jak ten sport odszedł. Jeśli chodzi o osoby, które zatrudniam, no to Tutaj skład się nie zmieniał, co ewentualnie dodawał, mhm. bo gdzieś tam chyba pierwszą osobę dietetyczkę zatrudniłem w 2021, i później w zeszłym roku dwie kolejne też doszły do tego mhm. wszystkiego. Okej. Okay. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tego marketingu, do tego TikToka i Instagrama, ale prowadzisz też YouTube, więc jakby tych platform jest trochę. No i teraz pytanie, jak Ty łączysz swoją pracę na poziomie dietetyki z no, ilością zadań, które się pojawiają też przy budowaniu tej marki osobistej i przy budowaniu tych wszystkich kont i w ogóle kontentu Teraz jest już spokojnie. <laughs> teraz już jest spokojnie. znaczy Był taki okres, gdzie faktycznie mm, miałem po 15 konsultacji y, poniedziałek, wtorek 15 godzin mniej więcej faktycznie siedziałem z osobami i rozmawiałem, robiłem wywiady żywieniowe. Później jednego dnia w tygodniu jeszcze robiłem diety dla wszystkich osób. I oprócz tego musiałem generować ten content. Wtedy też tego contentu bardzo dużo generowałem, bo chyba w okolicach między 3 a 5 filmików dziennie dodawałem na TikToka, więc tego było bardzo dużo. No teraz już się to trochę ułożyło, no bo część pracy jest delegowana do, do osób w kontekście opiek dietetycznych, w kontekście tych usług, plus teraz też no, mam zespół do, do pomocy w robieniu kontentu bo TikTok już teraz jest dużo bardziej wymagającą platformą niż w 2020 i trzeba mieć wyższy poziom po prostu na każdym levelu. Możesz powiedzieć więcej o tych zmianach? Bo teraz tak, jakby ta historia Twojej firmie no jest stosunkowo młoda, no bo jakby też nie bardzo ma prawo być starsza. Natomiast chodzi mi tutaj przede wszystkim o ten aspekt takich zmian, które ty już obserwujesz. To, co było w 2020 roku, gdyby na przykład dzisiaj ktoś chciał zacząć to, co ty robiłeś w 2020, to czy w ogóle ma jeszcze na to szansę? Ma szansę, znaczy to standardowo. Im później zacznie, tym trudniej będzie. Więc dzisiaj jest najłatwiej. Możemy się rozwodzić, jak łatwo było w 2020, bo wtedy wystarczył telefon, podkład muzyczny, dodanie trzech tekstów i miałeś 20, 30, 50 tysięcy wyświetleń. Nie robiąc w sumie nic jakościowego, bo tej jakości nie było po prostu na TikToku aż tak bardzo. No teraz fajnie mieć coś, co nagrywa w 4K, i to może być nadal telefon, ale jakiś iPhone, który już ma tą, tą funkcję. Fajne oświetlenie. Czyli minimalna wiedza w kontekście układu kadru, oświetlenia, albo ktoś, kto chociaż jest w stanie pomóc i powiedzieć, że tak będzie lepiej, tak będzie gorzej. No i pisanie scenariuszy, układanie tego wszystkiego. Pewnie są jakieś osoby, które dałyby rady to robić z głowy. Pytanie, czy byłyby to w stanie robić długoterminowo, ale robienie scenariuszy, układanie konstruktu całego filmiku dużo daje, po prostu. Powiedz coś więcej, bo teraz, jeżeli mówisz, myślisz o scenariuszu, to myślisz o tym, co ma zostać powiedziane, o tym, co ma zostać pokazane, o obydwu tych aspektach? No, my robimy content specjalistyczny, więc mamy o tyle prosto, że siedzę i gadam. Nie musimy dokładać jakoś dużo więcej, reszta jest jakby już po, po stronie montażu, yy, i to ta osoba musi się trochę wysilić, tak? Wymyślić, co tam można zmontować w odpowiedni sposób. Ale w kontekście samego mówienia, no to dla mnie jest najważniejszy scenariusz, jego konstrukt, tak? Czyli najpierw to, co chcę przekazać jako pierwsza wizja, później skupienie się nad tym, jakie konkretne punkty chcę poruszyć, ułożenie tego, no a później już bawienie się w to, żeby te pierwsze 2 trzy sekundy były bardzo angażujące z zaciekawieniem, żeby ten huk faktycznie istniał i przeprowadzać dalej tego widza przez, przez całą historię. Okej, okay, czyli skupienie na tym początku filmu też dużo daje. No, jest najważniejsze w sumie. Nieważne, co będzie później trochę, jak w pierwszych tych sekundach nie zaciekawimy widza, no to przeskroluje. No. Wspomniałeś o tym, że na samym początku to było stosunkowo proste, bo wystarczyło nagrać jakiś tam filmik, podłożyć muzykę, dodać trzy napisy. Powiedz mi, czy Dzisiaj y, masz już zbudowaną po tym czasie, jakąś konkretną strategię, którą upadejtujesz co jakiś określony czas, czy dalej jest to raczej na takiej zasadzie, że wiesz po prostu o czym chcesz mówić i pod to budujesz scenariusze, natomiast większej strategii nad tym nie ma? Znaczy, strategie tak naprawdę cały czas się zmieniają, bo. Mm... W styczniu tego roku ja osobiście miałem bardzo duży problem, żeby dogadać się troszeczkę z TikTokiem, jeśli tak to można określić. I ta strategia na teraz się po prostu buduje. Nadal testujemy rzeczy, które działają, które mniej działają, i po prostu wybieramy, co faktycznie funkcjonuje i jak możemy ugryźć to w kierunku zachęcenia też większej ilości osób i do oglądania, ale też do konkretnej akcji czyli wejścia na stronę, czy zaobserwowania, czy przejścia na Instagrama. Nad tym, jakby cały czas jeszcze pracujemy i myślimy, co można zrobić, albo co można zrobić lepiej. Okej. Okay. Czyli ciągły proces udoskonalania. No, pewnie się nigdy nie skończy. No, jak w, pewnie w każdym biznesie przynajmniej być powinno. E, Okej. Okay. Poza TikTokiem, poza w zasadzie, może inaczej, poza dietetyką, e, miałeś jeszcze też, z tego co wiem, epizody zajmowania się trochę innym zakresem tematycznym, czyli. Pomocy w budowaniu kontentu na TikToku. Pytanie, jak to wyglądało i w jaki sposób też wyglądał proces obsługi takiego klienta, jeżeli mieliście pomagać w budowaniu kontentu? No tak naprawdę tak wyglądało to w ten sposób, jak teraz ja pracuję z kimś. Okay. Mm, tak? Czyli czasem bardzo przydatną rzeczą jest nawet. Posiadanie kogoś, kto spojrzy na Twoje filmiki, czy scenariusze, czy na Twój pomysł trochę bardziej krytycznie. Bo często sami mamy ten problem, że uważamy, że to jest super. Wchodzi do internetu i nie działa. <laughs> nie działa, ale nie wiemy czemu, nie? bo wydaje nam się, że wszystko jest zrobione tak, jak trzeba. I nawet mamy jakąś wiedzę i wiemy, co, ale nie jesteśmy w stanie się przyznać przed samym sobą, że, że to po prostu nie działa. I my jesteśmy niedoskonali, nie wiemy czegoś, albo że możemy to po prostu inaczej ubrać. Więc ten proces wyglądał w taki sposób, że mamy danego klienta, który przychodzi, przychodzi na różnym poziomie, tak? No ale powiedzmy, on już pracuje na TikToku w jakiś sposób, czy tam na Instagramie, na rolkach, generuje jakiś content i my go ulepszamy, czyli mamy strategię wderzamy ją z tym, co faktycznie powinno działać, dostajemy scenariusze, przerabiamy je, patrzymy na to, jak te filmiki wyglądają, czy da się je ulepszyć, czy te kadry są OK, czy nie są OK, czy może warto by było zmienić kadr i na ile się go da, bo ktoś może nie mieć domu po prostu do tego, żeby faktycznie te kadry mieć, albo budżetu na to, żeby gdzieś wynająć jakieś studio. Więc po prostu myślimy, co da się zrobić z tym, co mamy i szukamy rozwiązań. Wojtek, wspomnieliśmy o tym elemencie dietetyki, o elemencie TikToka i o elemencie też budowania strategii dla klientów. Powiedz mi proszę jedną rzecz, jeżeli ja bym dzisiaj chciał zacząć, załóżmy temat dietetyki. Jestem już po studiach, no bo nie chciałbym tu chyba promować sytuacji, w której ktoś kończy dwudniowy kurs i, i promuje się jako dietetyk. Więc raczej jestem po studiach, ewentualnie bardzo długo nad, pracowałem nad swoją wiedzą i nad informacjami, narzędziami, z których korzystam. Gdybym chciał to powtórzyć, to czy dzisiaj TikTok, czy jakieś inne już medium, czy lepiej łączyć te działania, czy lepiej skupić się na jednej platformie? Znaczy na pewno, zaczynając, zaczynając od końca, skupiłbym się na jednej platformie, bo nauczenie się jej samemu już będzie generowało bardzo dużo czasu i trochę inaczej będzie się funkcjonowało na rolkach, inaczej trochę na TikToku, inaczej na Twitterze, inaczej na Facebooku. Są trochę inne platformy. I myślę, że na samym początku zadałbym sobie pytanie, w czym się czuję dobrze, bo to będzie łatwiejsze, czyli czy faktycznie formy mówione, czy nagrania, czy może jednak pisanie jako start, bo to już nam pozwoli wybrać jakąś platformę. Bo jeśli czujemy się lepiej w pisaniu, no to może jednak Twitter, który nadal jest bardzo dobrą platformą do rozwoju, pozyskiwania klientów i do funkcjonowania, czy tak samo LinkedIn i budowanie strategii już pod to. Czyli najpierw się musimy zastanowić po prostu, w czym jesteśmy dobrze albo w czym czujemy się lepiej, bo nie każdy chce się pokazać. Nie chce nagrywać, nie chce pokazywać swojej twarzy w taki sposób, a pisanie jednak już daje jakąś przestrzeń. Eee, I zacząłbym od tego, a później i tak, i tak trzeba się nauczyć pisać. Bo nieważne, czy chcemy nagrywać, czy faktycznie pisać, to tutaj to jest kluczowe, można sobie kupić. Kurs szkoła pisania od Miro Burnejko, polecam i to już będzie dobra, dobra rzecz do startu w socjalach. Okej, okay, czyli kompetencja związana z pisaniem będzie mi potrzebna, niezależnie od tego, czy ją dzisiaj mam, czy jej dzisiaj nie mam. Więc warto się skupić na edukacji w tym zakresie. Tak. Ale poza pisaniem, no, pewnie potrzebuję też innych kompetencji. Powiedz mi, jak na przykład u ciebie wyglądała nauka pracy z kamerą, no bo to też nie jest dla każdego oczywiste i większość ludzi jednak. Odczuwa pewien opór przed nagrywaniem siebie ogólnie. Więc teraz załóżmy, że ja bym chciał nagrywać e, niekoniecznie pisać posty, ale z drugiej strony nie do końca wiem, jak ten opór przełamać. Albo w jaki sposób podejść do tej pracy, żeby ta treść była coraz bardziej jakościowa. Nie jestem chyba dobrą osobą, bo nie miałem oporu. Okej. Okay. Nie, nie, nie miałem oporu, znaczy wiem, że. Wiem, nad czym mogę pracować, nie? Nad, nad lepszą mimiką, nad większą mimiką, bo naturalnie jej nie mam. I w takich krótkich formach, typu TikTok, jest to bardzo istotne. I to mogę poprawiać na bieżąco, patrząc na swoje filmiki. Można też zatrudnić kogoś, albo pójść do kogoś, kto trochę poduczy aktorstwa i po pokaże, jak pracować na tej mimice, ale no, nie miałem tych oporów, więc nie wiem, jak je przełamać. Podejrzewam, że po prostu wziąć telefon i zacząć nagrywać, jak ktoś ma te opory. Na pewno warto nauczyć się też mówić i tutaj zajęcia z logopedą też mogą być bardzo dobrym narzędziem. Ćwiczenie dykcji też. Tak, no ćwiczenie dykcji, ćwiczenie tego jak mówić, z jaką intonacją, gdzie robić pauzy, wyrzucać wszystkie y", bo to zwłaszcza przy dużych, długich rozmowach będzie miało znaczenie. No przy tych krótkich formach możemy sobie to zmontować jak najbardziej. Ale to ułatwia po prostu pracę. Okej, okay, czyli mamy jakiś taki podstawowy set wskazówek na start. No dobrze, to idąc dalej, jakby rozwój, Twój marketingowy rozwój w sumie zaczął się w tym 2020 roku. Czy wcześniej już miałeś jakieś podejścia do tego typu caseów? Miałem jakieś tam podejścia w kontekście Instagrama, ale nie nazwałbym ich marketingowych. Okej, okay. <grym> czyli TikTok był takim początkiem. Tak, tak, on był początkiem. Dobra, to znowu idąc dalej i od trochę innej strony, podchwytując pytanie. Powiedz proszę, jeżeli dzisiaj na przykład patrzysz w ogóle na cały ten rynek związany z social mediami i tak dalej, to czy to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, bo skupiliśmy się trochę na dietetyce, można przenieść na każdą branżę? Czy widzisz jakieś duże ograniczenia w jakichś konkretnych aspektach, na przykład? Nie widzę ograniczeń. Na pewno trochę inne rzeczy potrzebujemy, jak jesteśmy specjalistami i mówimy o, o jakichś takich właśnie specjalistycznych rzeczach. A trochę innych rzeczy potrzebujemy, jak robimy kontent komediowy czy po prostu luźny, bo wtedy po prostu trochę innych tych rzeczy potrzebujemy jako główne. Okej, okay, to mam wrażenie, że w kontencie komediowym raczej będziemy się skupiać po prostu na tym, co bawi, bez jakiegoś tam większego <grytoryki> przekazywania merytoryki, więc też. Być może sposób kręcenia będzie po prostu inny. Tak, tak, tak. No dużo, dużo więcej na montaż będziemy potrzebowali czasu czy umiejętności, ale też konstrukty żartów będą istotne. Okej, okay. a znowu idąc dalej w tą, w tą dietetykę, bo psychodietetyka to też jest specyficzna specjalizacja i spojrzenie na tą dietetykę od tej strony psychologicznej no też jakby nie zawsze funkcjonuje, jakby nie zrozumie też źle, ja się spotkałem z ilomaś dietetykami, bo mam jakby potrzebę, natomiast rzadko który w ogóle poruszał temat psychologii przy, przy diecie. No, to jest temat, który jest nowy, powiedzmy, znaczy no w Polsce on nie funkcjonuje jakoś bardzo długo i coraz więcej dietetyków faktycznie rozwija się w kontekście tej psychodietetyki albo zauważa, że jakieś konkretne umiejętności się przydają, ale tak naprawdę, jeśli my mamy skile miękkie, umiemy rozmawiać z ludźmi, to, to to już będzie nam dawało bardzo dużą przewagę. I dołożenie troszeczkę cegiełki z psychologii, zainteresowanie się jakimiś książkami, net z psychodietetyki, stricte nie musimy czytać psychologicznych książek, to będzie nam dawało możliwości lepszego podejścia do klienta i zmotywowania go w jakiś sposób. Czy Lepszego zrozumienia jego potrzeb. Wojtek, jednak ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo wspomnieliśmy o tym, że też założyłeś firmę od razu po studiach, że pojawił się ten TikTok, pojawili się klienci. Jak wyglądał wtedy model biznesowy i czy on się zmienił do dzisiaj jakoś? Model biznesowy się na pewno zmienił, bo w momencie, kiedy wchodziłem na TikToka, to jedyne, co oferowałem to usługi. I wtedy było tak naprawdę tylko. Istniała opieka dietetyczna, z tego co pamiętam. Oczywiście w jakichś tam różnych formach, miesięcznych czy, czy dla par, czy indywidualnie, ale to była jedyna rzecz, która funkcjonowała. Później dopiero zacząłem wdrażać diety gotowe. Diety, które tak naprawdę są zrobione raz, a cały czas gdzieś tam się sprzedają i to po prostu kapie regularnie. Więc to była trochę taka druga noga, która pozwoliła zarabiać niezależnie od pracy i z czasem no to jedyna taka większa zmiana no to po prostu delegowanie zadań, delegowanie opiek dietetycznych, delegowanie usług do innych specjalistów. Ten pomysł na te gotowe diety wpadł czy do głowy sam, sam, czy zainspirowałeś się gdzieś, bo to, to jest trochę takie przeniesienie w sumie treści takich typowo autorskich. Nie? No, napiszesz książkę, wiadomo, ona się sprzedaje ileś tam razy. Podobnie może być z dietą. Pytanie, czy inspirowałeś się czymś z zewnątrz, czy to było raczej na takie zasadzie, hmm, a może by sobie uprościć. Znaczy, no, w 2020, bo wtedy powstała pierwsza gotowa dieta, mm, diety gotowe istniały. Różne osoby, różni dietetycy robili te diety gotowe, czy buki z przepisami. Ja wtedy miałem taki epizod, że no jak była pandemia, wtedy ten TikTok tak naprawdę jeszcze w 2020 nie sprzedawał. Ja go robiłem przez prawie rok, ale on nie generował żadnych zysków, nie przynosił żadnych klientów tak naprawdę. I przez to, że wtedy pracowałem jako instruktor pływania, no to baseny były zamknięte. Więc nie miałem pracy, nie miałem za bardzo funduszy i musiałem iść na produkcję. I na tej produkcji Stojąc 8 godzin, robiąc jedną czynność, uznałem, że trzeba coś zmienić, <laughs> trzeba coś zrobić. I jednym z pomysłów, właśnie wtedy, który, który mi wpadł, to stworzenie diety gotowej w inny sposób, no bo robienie kolejnej takiej samej diety, no, uznałem, że nie ma sensu, no bo zrobienie dla zapracowanych, czy, nie, czy jakąś tam dietę wegetariańską, wegańską, no to, to jest, istnieje i to nie może pójść jako pierwsza rzecz, która przyniesie jakiś większy zysk. Więc uznałem wtedy, że jak zbliżają się święta, wyprodukujemy e, dietę polskoświąteczną, okay. która łączyła trochę przepisy polskie, takie typu schabowe ziemniaczki i takie przepisy świąteczne, e, żeby te osoby, które do świąt się przygotowują, mogły już poczuć ten magię świąt, schudnąć, ale też zjeść takie polskie, polskie rzeczy. E, I to była pierwsza dieta, która, która wyszła. Ona chyba była w sprzedaży przez 7 dni. E, zarobiła chyba 700 zł, ale to był ekwiwalent dokładnie pięciu dni pracy na produkcji, bo po pięciu dniach zrezygnowałem z tej pracy. Okej. Okay. <laughs> że wtedy się skupiłeś na tym, <laughs> żeby tak. Jak wymyśliłem, Tak, jak wymyśliłem po prostu tą dietę, to tego samego dnia e, po prostu rzuciłem wypowiedzenie. Okej. Okay. To takie dość radykalne, że tak powiem, działanie. No, pytanie: Ty już wtedy się utrzymywałeś sam, czy jeszcze mieszkałeś. Nie, już, już, wtedy, już wtedy sam się utrzymywałem. To nawet trochę ryzykowne takie działanie. Skąd takie podejście, właśnie, że dobra, to teraz rzucam, już wiesz, no bo 700 to jednak nie jest coś, co wystarczy na pokrycie czynszu, przypuszczam, czy wynajmu jakiegoś tym bardziej. Natomiast jakby rozumiem tą ideę psychologiczną, nie? No mam już dość, no bo ileż można jedną rzecz wykonywać. Jeżeli się jeszcze ma wiedzę specjalistyczną, na przykład w zakresie dietetyki, na której chciałoby się zarabiać. Rozumiem frustrację, nie? Tylko pytanie, skąd odwaga. Wiesz co, pandemia była o tyle przyjazna dla mnie, że wymusiła większą presję. Okay. I wtedy też wiedziałem, że trochę lepiej działam właśnie pod presją, że jak mam inne wyjścia, to gorzej to na mnie działa po prostu. Jak mam drogie ucieczki, to będę z nich zawsze korzystał. Jak sobie je odetnę, no to będę zmuszony po prostu do wyciśnięcia więcej z siebie, żeby te pieniądze wygenerować w jakiś sposób podnieść. Jakość usług, czy podnieść wiedzę w kontekście marketingu, żeby zachęcić tych ludzi, czy nawet po prostu generować jeszcze więcej kontentu. Okej, okay, to, to też ciekawy temat poruszyłeś. Właśnie na, a propos tego, że od roku gdzieś przez TikToka już działałeś, e, gdzie ten kontent był generowany. Generował też całkiem spore zasięgi, e, z tego co hmm? rozumiem. Z drugiej strony nie przynosił realnie zysku na poziomie finansowym. Pierwsze pytanie, skąd wtedy w tobie to samo zaparcie, żeby to dalej robić? Czy ty miałeś na początku cel taki na zasadzie, a okej, okay, podzielmy się po prostu wiedzą i zobaczmy, co z tego będzie? Czy wiedziałeś od początku, że jest to jakiś element lejka sprzedażowego, który później można będzie zagospodarować? Jak, jak zaczynałeś, jakie było to podejście? Nie ubierałbym tego w ładne marketingowe rzeczy, bo wtedy nie miałem pojęcia o, o czymś takim jak lejek. Więc to na pewno nie to, jak już to czułem, po prostu, że to musi w końcu kliknąć, że to musi jakoś płynąć na ludzi i przynieść chociażby jakiegoś pierwszego klienta w końcu. Nie zastanawiałem się jakoś bardzo mocno nad tym, kiedy to będzie, kiedy to zadziała. Po prostu wierzyłem, może, nie wiem, w siebie albo w, w sam koncept, że to po prostu kliknie. Dobra. No, wierzyłeś w koncept, że to kliknie. Natomiast znowu pytanie, czy po tym roku budowania treści, to było tak, że coś zmieniłeś, że zaczęły się pojawiać pieniądze, poza wprowadzeniem na przykład tych gotowych diet, bo rozumiem, że to był mniej więcej tożsamy okres. Czy, czy coś zmieniłeś jakby w budowie tych treści, w budowie samego TikToka, czy po prostu faktycznie w końcu zażarło? Nie, w końcu zażarło. Okej, okay, czyli czasem determinacja po prostu. Tak, no w końcu zażarł. No, czy pewnie jakoś kontent sam w sobie się zmieniał? Ciężko mi powiedzieć teraz z perspektywy tylu lat, co tam się zmieniało i na ile, ale na pewno wtedy nie przebudowywaliśmy strony, nie przebudowywaliśmy jakoś bardzo dużo rzeczy, właśnie w kontekście czy sklepu, czy koszyka i tak dalej. Nie pracowaliśmy w ogóle nad tym, po prostu. Zaczęło Żreć. Zastanawiam się też jedna rzecz a propos choćby jakiegoś zwykłego call to action. Czy to się nie zmieniło? Nie? Że gdzieś tam się pojawiła informacja, że halo, drogi kliencie, bo tutaj możesz też skorzystać z usług, a nie tylko się doedukować. Bardziej bym szedł w sezonowość. Okay. Jak, jak już, to bardziej bym szedł w sezonowość, no bo zaczynałem w marcu, więc to było powiedzmy już takiej końcówce sezony dietetycznej. No, i pracowałem przez całe właśnie lato, zimę w kontekście tego kontentu. I on dopiero zaczął klikać pod koniec grudnia. Po świętach ludzie zaczęli kupować. Później w styczniu, lutym i kolejne te miesiące w przyszłym roku generowały duży zysk, patrząc na poprzedni rok, po prostu. Więc jak już bym miał na coś kłaść, to na to, że po prostu przez ten rok. Wcześniejszy 2020 budowałem świadomość ludzi, a później przyszedł styczeń, grudzień, jeszcze końcówka grudnia, e, gdzie to ludzie chcą po prostu schudnąć. Gdzie są cele noworoczne? Tak. E, podejście po świętach, pierwsze, drugie. Okej, okay, rozumiem. E, no dobra, no to znowu e, idąc dalej w temat dietetyki, w temat TikToka, social mediów. E, masz też. W swojej diecie, w, w swojej ofercie dietę dla osób, które lubią fast foody mhm. coś w ten desen. I znowu pytanie, skąd ten pomysł? No bo standardowe dietetyczne podejście jest takie, że jeżeli e, idziesz na dietę, no to po prostu odcinasz te fast foody i raczej nie powinno się z nich korzystać. Mm, tak, znaczy no to, to trochę <coughs> idzie cały czas ta wizja od pierwszej diety gotowej, że robienie tego samego. Robienie tego co inni no, będzie nas prowadzało, że musimy konkurować z nimi w jakiś sposób, tak? czy ceną, czy jakością, no, musimy do nich po prostu się porównywać bezpośrednio jeden do jeden. Jak zrobimy coś zupełnie innego, w podobnej formie, no, bo diety gotowe to nie jest jakieś odkrycie, hmm, generuje nam tą możliwość, że możemy być inni. No i też często jedyni przez jakiś czas, przynajmniej dopóki ktoś nas nie skopiuje. I tak było właśnie z dietami, z tą pierwszą dietą dla kochających fast foody. Później wyszła z tego dieta dla kochających słodycze. W zeszłym roku były ulepszone wersje tego i też finalnie ta dieta dla kochających fast foody i słodycze. I takie było podejście, żeby zrobić coś trochę innego. Coś, co da też tą satysfakcję i będzie trochę takim innym podejściem dietetycznym. No skończyło się na tym, że chyba od teraz to już jest dosyć dużo takich diet, dużo e-booków z fast foodami czy słodyczami i z samymi właśnie dietami, z takim podejściem innym troszeczkę. Czyli zacząłeś być kopiowany. No, Gdzieś bardzo tam, możliwe. Jakby prędzej czy później to musi przyjść, nie? no bo skoro u jednej osoby działa, to pewnie się pojawią kolejne, które będą chciały robić podobnie. Tak. Więc na to też warto być gotowym. Obrażasz się? Nie, no jakby każdy coś kopiuje od kogoś. No nie da się. No można być innowacyjnym, ale wtedy też nie jest się zazwyczaj najlepszym, no bo to jest bardzo duży koszt bycia innowacyjnym. I nie ma już po prostu miejsca na, na inne rzeczy. Na samym starcie teraz przy odpowiedzi na poprzednie pytanie padło to określenie, że zróbmy to samo, ale trochę inaczej. Czyli to jest taka trochę standard. Strategii Błękitnego Oceanu. wiedziałeś o tym, że jakby idziesz w tym kierunku wtedy, czy? Nie, o błękitnych oceanach dopiero niedawno się dowiedziałem z, z podcastów Oshona Negacza. Więc... Okej, okay, czyli tak naprawdę <laughs> jesteś takim mocno biznesowym samoukiem. To znaczy na sam, od samego początku raczej robiłeś na intuicję niż na. Tak, tak. Nie, no, mało wiedziałem. Jak zaczynałem, to bardzo mało wiedziałem. I bardziej pracowałem nawet nad mentalem niż nad samymi skillami w kontekście marketingu czy jakiejś takiej wiedzy, budowania lejków sprzedażowych. Teraz jakby staram się już to trochę rozwijać i robić to bardziej umiejętnie, budować te skille, które i tak są według mnie w powijakach bardzo mocnych, ale wtedy to był tylko mental. Okej, okay, no nie da się być specjalistą od wszystkiego, a dietetyka to już jest na tyle obszerna dziedzina, że pewnie pochłania sporo czasu. No, troszeczkę. Więc zakładam, <laughs> że, że teraz e, po prostu czas właśnie na marketing, sprzedaż i tego typu case. Tak, taki przyszedł już czas w firmie. Okej, okay, a jakie plany właśnie dalej na rozwój? No bo firma stosunkowo młoda, 3-4 lata, tak? E, jakie plany na dalszy rozwój? No? Ciężko mi mówić o planach dalej, bo są strategiczne, ale wiem też, że szybko się zmieniają okay. i wiem, że to, co dzisiaj mam w planach, potencjalnie może się zmienić za dwa, 3 miesiące, bo już w tym roku chyba dwa albo trzy razy miałem różne podejście do tego, jak to ugryźć, część rzeczy działało, część nie działało, więc to nie, nie ma sensu. Mocno mi też przebija takie podejście od Ciebie na zasadzie testowania rzeczywistości. Tak. tak staram no się. Przetestujmy to po prostu. Tak. No raczej nie staram się negować na samym początku. Mogę podchodzić do tego sceptycznie, ale staram się zawsze testować w każdej dziedzinie. Tak naprawdę nie chodzi tylko o firmę, ale też w życiu. Jak są jakieś ciekawe rzeczy, nie wiem, w kontekście wiesz, medytacji, oddechu, jakichś tam innych działań, no to zawsze próbuję to testować na sobie i dopiero potem wyrabiać finalną opinię. Okej. Okay. Czy to jest Dotyczy tylko zdrowia, czy w ogóle wszystkich dziedzin? Wydaje mi się, że wszystkich. <laughs> Myślisz, że takie podejście ci ułatwia? Coś albo powoduje jakieś specyficzne, nie wiem, zmiany, czy coś w Twoim otoczeniu, że po prostu jest to skuteczne? Nie wiem, czy ułatwia. Na pewno pomaga w pracy z pacjentami, nawet w kontekście tego, że ja dużo testuję na sobie, więc później wiem, czego mogę się spodziewać, albo czego może się pacjent spodziewać po prostu stosując jakąś technikę, narzędzie. I też daje mi trochę większy taki zasób różnych, bardzo różnych rzeczy, tak? od technik oddechowych po techniki psychologiczne, które dany pacjent może sobie użyć. Daje mi po prostu więcej skilli do pracy, jeden na jeden ze sobą już. Czyli taki spory narzędziownik. Tak. A jak w tym wszystkim ma się tematyka związana z finansami? No bo firmy zakładamy po to, żeby coś tam na pewno zarobić i wygenerować. Jak już zresztą ustaliliśmy na początku, jak sam wspomniałeś, w dietetyce masz możliwość albo firma, albo na starcie prawdopodobnie najniższa krajowa. No i teraz pytanie, oczywiście nie będę cię tutaj podał liczby konkretnej i zarobki, bo to też nie o to chodzi. Natomiast wiem, że radzisz sobie całkiem dobrze. I jakby tutaj to pytanie, czy... Wiesz, miałeś takie momenty, gdzie na przykład e, poza pracą na produkcji, która trwała krótko, e, byłeś z powodów finansowych bardzo mocno nie wiem, zniechęcony, albo jakieś elementy takiego trochę wypalenia, czy podejście na zasadzie już nie wiem, co działa. Bardziej teraz jestem w takim momencie niż, niż byłem przez ostatnie dwa lata, bo po prostu te, te, te ostatnie lata, miesiące były takie, że. Wszystko co, co robiłem generowały mm, jakiś zysk, jasne były jakieś tam niewypały w postaci nie wiem, gotowych diet, jakieś tam pomysły z kontekstem grillowym, czy dla osób z korpo, to nie działało, ale to, to było normalne. E, bardziej teraz jestem w takim momencie, gdzie faktycznie e, przez trochę kryzys, przez zmiany na TikToku, przez różne inne rzeczy wymaga to dużo więcej pracy, dużo więcej skilli, dużo więcej umiejętności, dużo więcej pracy też w tym wszystkim. I tak trochę to męczy, no bo masz więcej pracy, mniejsze zyski, patrząc na poprzednie lata. Ale nie generuje chyba wypalenia. Wymaga też chyba takiej, w sensie, się, ja bym to określił, że to się profesjonalizuje. No. Że już jakby pokreślić. TikTok dzisiaj być może jest na takim etapie. Gdzie zaczynają tam się powoli pojawiać brandy, gdzie zaczyna tam wchodzić coraz więcej ludzi z określonym celem, więc też zmienia się nie tylko algorytm, ale konkurencja i możliwości, które nam generuje to medium. Tak, to, to na pewno. No jest dużo osób, zwłaszcza w, w, w każdej dziedzinie, tak naprawdę, już na TikToku, jakiejś specjalistycznej, za daną osobą stoi sztab ludzi do tego, żeby. Pomóc wygenerować lepszy kontent. No i teraz, jak jesteśmy sami, no to trochę przegrywamy już na starcie, bo jak ktoś ma 3-4 osoby, a ty jesteś sam, no to musisz dużo więcej popracować, żeby wygenerować podobną ilość czy wyświetleń, czy zwrotu. Mhm. I teraz pytanie też, czy w takiej sytuacji uważasz, że, nie wiem, ta bariera wejścia już poszła na tyle do góry, że dzisiaj zaczynanie samemu jest w ogóle bardzo trudne i raczej od startu powinniśmy przynajmniej próbować, jeżeli mamy takie możliwości, wspierać się kimś z zewnątrz, czy, raczej, czy, czy jeszcze jednak to jest, powiedzmy w cudzysłowie, ostatni moment, kiedy jeszcze da się to ogarnąć samemu? Czy ostatni moment, nie wiem. Myślę, że nadal da się to robić samemu. I przy wiedzy, wyszukania i patrzenia też na innych, da się pewne rzeczy powielić samemu, patrząc po prostu, jak to robią inni. Jak to się zmieni? Myślę, że się nie zmieni jakoś bardzo. Nadal będzie można robić to, to samemu w przyszłości. I tak naprawdę nieważne kto, co zrobi dzisiaj. Bo za 3-4 lata może wejść nowa platforma, która znowu da te możliwości wejścia bardzo szybko, bardzo łatwo. A te skille, które zdobędziemy teraz, na pewno się przydadzą wtedy. To jest tak samo jak z Instagramem, Facebookiem, Twitterem, Linkedinem. Jak potrafimy robić content, potrafimy robić rzeczy, które robią zasięgi, to nieważne jakie media społecznościowe wejdzie, będziemy w stanie to zrobić tam. Tylko musimy się troszeczkę douczyć w jakimś innym obszarze. A w którym kierunku dzisiaj pójdzie Wojtek? W sensie takim, czy dalej jakby cały czas chcesz, żeby ta dietetyka była bazą i była jakby to ważnym aspektem, czy chcesz się też bardziej skupiać jednak docelowo z czasem na tematach tak, marketingu i e, social mediów? Ciężko powiedzieć. Znaczy, na pewno nie widzę siebie do końca życia w dietetyce. To, to na pewno. E, jeszcze dużo jest życia przed mną, więc nie widzę szybkiego zamknięcia obszaru dietetyki, e, bo na pewno chciałbym zbudować tą firmę do takiego poziomu, gdzie ta moja obecność nie jest super wymagana, żeby to po prostu działało. To bardzo bym chciał zbudować i później iść w jakieś inne obszary. Czyli na dzisiaj też trochę wdrożenia pewnych automatyzacji po prostu. No, automatyzacji. Procesów. Tak, no głównie procesy i delegowanie. Po prostu odpowiednim ludziom odpowiednich rzeczy. Okej, okay, no to skoro mówimy o automatyzacji, o budowaniu procesów, jakby za rozwojem firmy w tym kierunku, o którym mówisz, czyli w takim, do takiego stopnia, że Twoja obecność nie będzie tam już wymagana albo tak bardzo wymagana, no właśnie idą pewne automatyzacje i procesy. I teraz skąd się ich uczysz dzisiaj, w jaki sposób się ich dzisiaj uczysz, żeby docelowo do tego momentu ten biznes przenieść? Mm, na ten moment szkolenia. Podcasty, i też obserwowanie innych przedsiębiorców albo ewentualne rozmawianie z nimi, jak jest możliwość na jakichś networkingach czy, czy eventach, co warto wdrożyć albo z czego warto skorzystać. Jakieś najważniejsze wnioski na teraz z ostatnich kilku miesięcy? Co dostrzegasz? Mhm. Zacząć delegować. Zacząć delegować, okej. Okay. <grym> <grym> Tylko jeszcze fajnie by było w miarę skuteczny delegować. Tak, no ale no na początku i tak coś się wywali. Nie? Fajnie spisać to, co się robi, zrobić z tego Ala proces na początku, bo ciężko to nazwać na samym początku procesem. Ale rozpisać sobie krok po kroku to, jak my robimy daną czynność, oddać komuś w tym procesie, który sobie zbudowaliśmy i później zobaczyć, co się wywali. I wprowadzać korekty. Po prostu, no... Tak jest najłatwiej. Czyli znowu testowanie rzeczywistości. No. Tak. Skoro ja to robię tak i tak, zapisuję, daję Tobie, zrób tak samo, zobaczymy, co nie zadziała. Tak. Ok. Masz już ze sobą jakiś taki proces, który faktycznie jest powiedzmy zbudowany i udoskonalony do tego stopnia, że działa tak jak powinien? Tak, no na pewno no tutaj całe delegowanie usług w kontekście opieki dietetycznych to już działa od ponad roku albo od roku mniej więcej i tam proces został zbudowany przez to, że ja go wykonywałem, zbudowałem go na sobie najpierw rozpisując to, wdrażając do, do innych osób i poprawiając z czasem. A jak perspektywa finansowa, do tej pory przynajmniej? Czy to było tak, że ty większość na przykład środków gdzieś tam reinwestowałeś? No bo na starcie, z tego co mówiłeś o TikToku, to domyślam się, że tam można było zacząć bez budżetu spokojnie. Mhm. Natomiast pytanie, czy później większość tych zysków była reinwestowana, czy raczej w jakiś sposób próbowałeś też budować swój prywatny majątek, zabezpieczać się? Czy na razie jeszcze jesteś na tym etapie, gdzie raczej idziemy w kierunku no, jakiejś tam większej konsumpcji? W zeszłym roku. Bardzo dużo starałem się inwestować. Co skończyło się tym, że popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy. Okay. Bo inwestowanie a robienie firmy to są dwie różne rzeczy. I na tym się po prostu przekonałem najbardziej. Dzisiaj jest to inwestowanie głównie w firmę i głównie w siebie. Okay, czyli w siebie, w swoją wiedzę, edukację, tak. w firma, w jej rozwój. No dobra, a zakładasz jakieś budowanie prywatnego majątku do tego też przy okazji gdzieś na boku, czy niekoniecznie? Czy raczej chcesz się póki co koncentrować typowo na rozwoju biznesu? Na dzisiaj głównie biznes. Myślę, że jak dojdzie po prostu do odpowiednich liczb, takich jakbym chciał, no to wtedy będzie ten moment, w którym będę mógł przeznaczyć i, i zbierać po prostu fundusze na to, żeby budować własny majątek, iść w inną stronę. Ja też nie bez powodu o to pytam, nie? bo jakby wiem, że po pierwsze, z tego co mówisz, przynajmniej już wynika, że masz trochę naturę ryzykanta. Zdarza się tak, że jak sam wspomniałeś, musisz sobie odciąć możliwości dookoła, żeby się rzucić w 100% wtedy w wir pracy i wygenerować pewne rzeczy. Natomiast pytam o to też w kontekście takiego, wiesz, trochę bezpieczeństwa po prostu zwykłego, nie? Czy uważasz, że taki sposób jest? Jakby najlepszy we na dzisiaj. Na pewno nie. Na pewno są lepsze sposoby. Ale też każdy sposób jest odpowiedni dla danej osoby, nie? Każdy musi znaleźć swój sposób troszeczkę. Bez wątpienia, nieważne co się robi, warto mieć tam poduszkę finansową, warto mieć taki bezpieczny upadek troszeczkę, bo to też w kontekście czy firmy, czy, czy prywatnym pozwala podejmować. Więcej decyzji, czasem lepszych decyzji i z większym spokojem. Czasem bardziej przemyślany, właśnie spokojniejszy. Tak, okay, czyli jakiś element małego zabezpieczenia, tak. Natomiast akurat w Twoim przypadku na razie reinwestycja w biznes głównie. I z tego, co Sławek Męcy mówi, chyba brakuje takich ludzi w Polsce. <laughs> także, <laughs> także też jest to jakiś kierunek. I generalnie. Jeżeli skupiamy się na budowaniu majątku, to tak już idąc dalej, y, troszeczkę w tym wywiadzie, z czystej ciekawości. Ty teraz prowadzisz firmę w formie działalności, w formie spółki. Już jak to u Ciebie wygląda w ogóle? JDG na ten moment y, potencjalnie mógłbym pewnie przejść na spółkę, y, ale z tego przynajmniej jak wyliczaliśmy zeszły rok, no to byłaby tam nie wiem, oszczędność może 2000 zł. W tym roku miało być przejście na spółkę. Jednak spadki jakie są po prostu ze względu na rynek. Zdecydowałem się na niekombinowanie ze spółką i nie dokładanie sobie trochę problemów, bo to dla mnie jest po prostu nowa sytuacja, gdzie muszę wygenerować papiery, trochę inne funkcjonowanie firmy. Więc na ten moment odpuściłem po prostu ze spółką. Okej. Okay. No generalnie tak się też trochę zastanawiam, patrzę, jakie ryzyka są w dietetyce, nie? takie typowo finansowe. Zastanawiam się, czy jest na przykład tak, bo to też może być ciekawostka dla osób, które nie wiedzą, jeżeli klient stosując Twoją dietę, coś by mu się stało, to jak to działa z perspektywy prawnej? Ciężko mi powiedzieć dokładnie, bo ani nie słyszałem, ani nie widziałem żadnego takiego przypadku problematycznego. Znaczy, i tak mam ubezpieczenie, to, bo to jakby warto mieć po prostu. Ale te problemy są, praktycznie nie występują. Bo to ktoś by musiał chyba popełnić bardzo duży błąd na zasadzie: dana osoba ma jakąś alergię pokarmową, o której informuje, zaznacza, a my dajemy mu konkretny produkt i ta osoba jeszcze tego nie weryfikuje i na przykład ląduje w szpitalu przez to, że, że zjadła coś, na co ma uczulenie są skrajne przypadki, myślę, że nie występujące. Skrajnie rzadkie, więc jakby z perspektywy takiego bezpieczeństwa finansowego, ta działalność też nie jest tutaj w żaden sposób raczej chyba ryzykowna. Tak, no nie widzę jakiegoś dużej, duży, dużego ryzyka w tym. Dobra, wiesz, zbliżamy się już do końca naszego wywiadu, więc ostatnie pytanie, które zawsze tutaj pada: wymień proszę jakieś dwie książki, niekoniecznie biznesowe, one mogą być biznesowe, ale nie muszą być biznesowe, które najbardziej na ciebie wpłynęły, które spowodowały, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś, albo które spowodowały jakoś na tyle dużą, istotną zmianę w twoim postrzeganiu świata albo w twoim funkcjonowaniu, które, którymi warto byłoby się po prostu podzielić. Mm -hmm. To pierwsza książka, trochę taka standardowa, Bogaty, Ojciec, Biedny, Ojciec. Która gdzieś tam się przewinęła przez moje ręce i faktycznie wpłynęła trochę na podejście do finansów do firmy do tego, jak zarabiać pieniądze. Drugie, to, to może nie tyle książka, co bardziej właśnie ten aspekt mentalny i po prostu podcast Mazura z Nieskiniowca, który odegrał bardzo istotną rolę w podejściu do firmy i zmianie w ogóle funkcjonowania w tej firmie. No dobrze, Wojtek. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za dzisiaj, za nasz wywiad i za podzielenie się wiedzą, szczególnie a propos social mediów, bo myślę, że to może pomóc wielu osobom, nie tylko w nęży dietetyki, zbudować sobie też jakieś miejsce w necie, które przyniesie wymierne rezultaty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.